Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o wpływie sieci transportowej na lokalizację przedsiębiorstw na przykładzie trzech miast. Na przykładzie Wrocławia, przykładzie Trójmiasta i na przykładzie Krakowa. W każdym z tych miast skupimy się na innym aspekcie. Ale zanim do tego dotrzemy, to zacznijmy od najważniejszej rzeczy, że jeśli chodzi o transport, to możemy mówić o dwóch rodzajach transportu. Albo transport, który będzie skupiał się na przewozie osób, albo transport, który będzie przewoził towary. No i my dzisiaj przede wszystkim skupimy się na przewozie towarów, bo to dla nas będzie najistotniejsze. No dobra, teraz transport to jest najważniejsza informacja. Jest ściśle powiązany z infrastrukturą, dlatego że w Polsce, jak już wiecie, przede wszystkim mamy do czynienia z transportem drogowym. To tutaj większość towarów, jakie się przewozi, no i większość też ludzi, znakomita większość ludzi, to będzie dotyczyła transportu drogowego. W mniejszym stopniu kolejowego, a w najmniejszym stopniu lotniczego czy portowego. Ale jeżeli będziemy sprowadzać towary z zagranicy w dużych ilościach, to będzie głównie portowa. Ale jeżeli będziemy rozwozić to, co przyszło do portów, będziemy chcieli rozwieźć po kraju, to przede wszystkim drogowy i kolejowy, ale głównie drogowy. No dobra, zapiszmy sobie punkt drugi. Kto nie zdążył przepisać, to bardzo ważna rzecz i trzeba ją przepisać. Zatrzymać, jeżeli ktoś nie zdążył. Punkt drugi. Infrastruktura transportowa. I tutaj zaczniemy od dróg. Jeżeli chodzi o transport, to przede wszystkim my się skupimy na dwóch rodzajach dróg. Na autostradach i na drogach ekspresowych. W Polsce jest tak, że autostrady są płatne, drogi ekspresowe nie. Ale z perspektywy zwykłego kierowcy Kowalskiego, który jedzie nad morze, to faktycznie drogi ekspresowe są niepłatne. Natomiast jeżeli chodzi o firmy transportowe, one prowadzą takie opłaty. Co jakiś czas na drogach takie bramki możecie spotkać, tak zwane viatole, i one przejeżdżając jakiś samochód pod tą bramką, automatycznie jest kasowany i potem trzeba uiścić taką opłatę za to. Ale to dotyczy transportu towarów. Natomiast jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, no to on za to nie płaci. Znaczy płaci pewnie w podatkach, no ale tego nie wiemy. Prawda, że płacimy w podatkach, no ale to już mniejsza o to. No dobra, więc zobaczmy sobie na autostrady. W Polsce z autostradami jest bardzo kiepsko, chociaż się to wszystko oczywiście poprawia z roku na rok. Jedyna tak naprawdę autostrada, która łączy nam zachód ze wschodem, to jest autostrada A4. Gdzie możemy przejechać już dzisiaj przez cały ten obszar drogą autostradową o jakby tym najwyższym standardzie. Natomiast dwie pozostałe autostrady, A1 ciągle jeszcze w powijakach, głównie teraz się zajęli tym odcinkiem Łódź-Częstochowa, bo tutaj strasznie było niedobrze, więc tutaj intensywne prace trwają. I mamy jeszcze autostradę A2, która, nie wiem, pewnie wy nie pamiętacie, ale swego czasu, jak było w Polsce Euro 2012, to strasznie tutaj się spieszono i wręcz ta droga tak była prowizorycznie zakończona, żeby tylko i wyłącznie ludzie, którzy jedą z zachodu do Warszawy na przykład, mogli dojechać tą drogą. Także jeszcze można było spotkać jakieś pachołki, jakieś tam, nie wszędzie pasy były wymalowane, ale tak, żeby było po prostu dojechać na hura. No ale dzisiaj jeszcze cały czas ten odcinek od Warszawy do przejścia granicznego z Białorusią jest niezrobiony, jest planowany, no ale kiedy to się skończy, to zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o drogi ekspresowe, o tutaj nie mam akurat, to z drogami ekspresowymi jest tak, że jest planowana budowa drogi ekspresowej, to się nazywa chyba S19, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ona ma łączyć, generalnie jest taki zamierzenie połączenia Kłajpedy na Litwie z Grecją, z Salonikami w Grecji, czyli tak zwana taka droga łącząca północną i południową Europę.
Mamy też drogę S, chyba S19 albo S18, już nie pamiętam też. I ona stanowi tak zwaną Via Baltica, czyli od Tallina, czyli od Estonii do Wrocławia. Dzisiaj można nią dojechać bodajże przez Białystok, chociaż też nie wszędzie ona jest skończona, ale taki jest zamiar. Generalnie jest tak, że te drogi nasze ekspresowe i autostrady stanowią część takich międzynarodowych, dużych szlaków łączących kraje europejskie. Linie kolejowe, o nich już trochę mówiliśmy. W każdym bądź razie wiemy, że jest duża dysproporcja między województwem na przykład śląskim a podlaskim. Tutaj ciągle wymagana, potrzebne by było nowe inwestycje w infrastrukturę. No nie są to tanie inwestycje. I tylko dla przypomnienia, jeżeli chodzi o transport kolejowy, no to głównie transportujemy jakieś towary w dużych ilościach, jak choćby na przykład węgiel, czy na przykład ropę naftową, jeżeli potrzebujemy gdzieś przewieźć. Bo nie będziemy transportować pociągiem na przykład paczek z Gdańska do Krakowa, bo szybciej nam to będzie zrobić samochodem. No dobra, mamy jeszcze lotniska, które wyłącznie tutaj mówimy o transporcie ludzi w tym wypadku. To jest niewielka skala, więc jakby możemy pominąć to. No w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o lotniska, to bardziej będzie to potrzebne dla biznesu, który na przykład, nie wiem, z zagranicy będzie chciał gdzieś tutaj coś zrobić. Czyli dostęp do międzynarodowego portu lotniczego jest bardzo potrzebny z punktu widzenia inwestycji zagranicznych. Inwestorzy, którzy chcą się dostać, no to wiadomo, że łatwiej im będzie pod Wrocławiem wybudować fabrykę niż na Podlasiu, gdzie, prawda, dojazd może być utrudniony nawet. No ale to już mniejsza o to. No i porty, o których będziemy dzisiaj mówić, no to tylko i wyłącznie mówimy o miastach nadmorskich. Największy port w Gdańsku, potem Gdynia, Świnoujście, Szczecin. Dzisiaj próbuje się przekopać przez Mierzeję Wiślaną i uruchomić, zwiększyć przeładunek w Elblągu, więc za jakiś czas pewnie Elbląg tutaj nam urośnie. Były też plany budowy wielkiego centralnego portu, no ale chyba na razie to nie wypaliło. No dobra, i my sobie teraz omówimy trzy miasta. Może sobie cofnę, bo tu była ta mapa najbardziej przejrzysta. Powiemy sobie na początku o Wrocławiu, powiemy sobie o Trójmieście i potem na końcu o Krakowie, ale to tylko tak liśniemy Kraków. No dobra, zacznijmy. Zapiszcie sobie. Punkt trzeci. Lokalizacja przedsiębiorstw w okolicach Wrocławia. Teraz będziemy się zastanawiać, dlaczego Wrocław może być lepszym miejscem do inwestycji niż Białystok. Co będzie pomagało inwestycjom w takim miejscu i co będzie powodowało, że te atuty będą lepsze w jednym miejscu niż w drugim. Wrocław, miasto, które leży tutaj w Polsce zachodniej, w części południowej, dość blisko granicy z Niemcami i to jakby już jest takim jednym z pierwszych plusów, jeżeli chodzi o Wrocław. Więc zapiszcie, blisko granicy z Niemcami. A jeżeli dobrze pamiętacie, to Polska z Niemcami, znaczy Niemcy dla Polski może tak, są głównym partnerem handlowym. Większość towarów, które eksportujemy, to głównie do Niemiec. Także to będzie miało kapitalne znaczenie. No i patrząc na sam Wrocław, to widzimy, że leży na połączeniu dwóch dużych dróg. S8, ja wcześniej mówiłem, że to jest S19 czy S18, pomyliłem się, to było S8. To jest część drogi szybkiego ruchu, która łączy Białystok między innymi z Wrocławiem. I druga rzecz to autostrada A4, która przebiega właśnie gdzieś mniej więcej, jako obwodnica tutaj będzie ona, jako obwodnica, pewnie gdzieś tutaj to. Tak patrzę, dobra.
i zapiszcie sobie. Duży węzeł drogowy, autostrada A4 oraz droga ekspresowa S8. To jest, ma kapitalne znaczenie, ponieważ jeżeli mam łatwy dostęp do miasta, łatwy dostęp do miejsc, no to wiadomo, że te miejscowości, które są blisko autostrady, blisko drogi ekspresowej, mają łatwiej niż miejscowości, które są daleko od nich zlokalizowane. Zobaczcie, mamy takie coś jak port lotniczy we Wrocławiu, który ma kolejny atut dla Wrocławia, czyli dostęp do szybki dostęp do miasta dla ludzi z zagranicy. Bo dzisiaj przede wszystkim, jeżeli mówimy o biznesie międzynarodowym, to najszybciej, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, wymianę poglądów, wymianę zdań, czy spotkanie się, to najczęściej korzysta się z transportu lotniczego. Zapiszcie, dostęp do międzynarodowego portu lotniczego. Dobra, i druga rzecz, dostępność pracowników, przede wszystkim umysłowych i fizycznych. Zaraz wrócę na, tylko przepiszcie sobie, wrócę na tą mapę pokazującą Wrocław. Wrocław to jest duże miasto, miasto uniwersyteckie, czyli dużo studentów, ogromny potencjał dla firm, które potrzebują pracowników o wysokich kwalifikacjach, specjalistów, na przykład inżynierów, no to tutaj, prawda, jest dobre zaplecze. No i dwa, duże miasto powoduje to, że jest dużo mieszkańców, wiadomo, no i oni mogą stanowić też dobre zaplecze jako po prostu ta niższa klasa robotnicza, nie wiem, gdzieś na jakiejś produkcji, prawda, więc to też będzie bardzo istotne. Jest taka miejscowość jak Bielany Wrocławskie, to jest właśnie niedaleko Wrocławia, stąd nazwa. I tutaj rozwijają się bardzo szybko, w dużym tempie, wielkie centra logistyczne wielu firm, które po prostu mają swoje tutaj zaplecze. Przewożą jakieś towary, te towary potem są rozwożone stąd w inne części kraju. To właśnie jest dzięki temu, że mamy dostęp do dobrej infrastruktury drogowej. I takim jednym z dużych przedsięwzięć, które w ostatnim czasie było tworzone, to jest Amazon, a z tego, co ostatnio też słyszałem w różnych reklamach z mediów, to wiem, że LG Chem też buduje olbrzymi kompleks. Ostatnio gdzieś czytałem, że Mercedes zainwestował kupę kasy, buduje tam fabrykę silników, także no tutaj cały czas ten region zyskuje. Dobra, kolejna rzecz, lokalizacja przedsiębiorstw w okolicach Trójmiasta. Lokalizacja przedsiębiorstw w okolicach Trójmiasta. No i tutaj tylko się skupię i wyłącznie na tym, że te miejscowości mają dostęp do morza. I to jest ich główny atut, w którym dzięki temu mogą się rozwijać porty. Zapiszcie. Dostęp do morza, nawiasie porty morskie, no bo o tym mówimy. I to, co było wcześniej we Wrocławiu, tutaj też będzie występowało, bo też mamy różnego rodzaju dostęp do dobrej infrastruktury drogowej, więc też będą się rozwijały inne firmy, dostęp do pracowników umysłowych, czyli specjalistów, dostęp do portu lotniczego. Jasne, że tak, tylko że to jakby jeszcze dodatkowy atut, to jest ten port morski, który tutaj jakby chcę wyeksponować w tej lekcji. I dzięki temu powstają ogromne centra logistyczne również, które są oparte przede wszystkim na tym, że przywozi się towary z różnych części świata za pomocą statków, kontenerowców. I tutaj są wyspecjalizowane porty, które rozładowują odpowiedni rodzaj towaru. Na przykład Gdańsk się specjalizuje w tym, że może opróżniać ropę naftową, Świnoujście ma gazoport, prawda? Czyli docierają tam wielkie tankowce LNG, które przewożą gaz. Gdzieś tam Gdynia będzie się specjalizowała w kontenerach. No, nie tylko Gdynia, ale generalnie tak mówiąc. Więc to będzie się wiązało z tym, że tutaj powstaną wielkie centra logistyczne, czyli nic innego po prostu jak towary, które tutaj przepływają, są magazynowane i stąd są następnie rozdysponowywane do miejsc ich przeznaczenia. Zapiszcie sobie. Centrum logistyczne. Duże magazyny, w których firmy przechowują swoje towary. Kto potrzebuje czasu, zatrzymuje. Idę dalej, bo chcę tutaj pokazać jeszcze coś o Krakowie.
I tutaj nie będziemy już, znaczy to wszystko, co było we Wrocławiu, w Krakowie będzie bardzo podobnie, dlatego że Kraków też leży blisko, znaczy blisko, leży przy autostradzie A4, więc ma dostęp do portu lotniczego, w związku z tym tutaj jakby też będzie miał to samo, co we Wrocławiu. Plus jeszcze tutaj akurat w przypadku Krakowa, nie wiem co tutaj zaistniało takiego, ale rozwija się branża rozrywkowa dość mocno. Mamy tutaj jedną potężną firmę, która jest znana w całej Polsce i w Europie również. I druga, która powstaje. Pierwsza, którą pokażę, to na pewno ją znacie. Zobaczcie. Energylandia w Zatorze. Najnowocześniejszy park rozrywki w Polsce. No, to jest Energylandia, czyli potężne przedsiębiorstwo rozrywkowe. A drugie, które powstaje, o którym za chwilę powiem, to ono powstaje w okolicach Alverni, daleko Krakowa również. Obejrzyjcie, potem powiem. Drugie to Alvernia Planet, czyli to ma być wielkie centrum edukacyjno-rozrywkowe wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. I zaraz Wam pokażę te dwie rzeczy. Jedno, czyli to Alvernia Planet, to jest byłe studio Alvernia, w którym nagrywano i muzykę, i tworzono różnego rodzaju sceny do filmów. Natomiast obie te lokalizacje są nie przy Krakowie samym bezpośrednio, ale dość blisko Krakowa. Zaraz Wam pokażę, jak blisko w sumie. Sam Zator to jest około 55 km. Zobaczcie, autostrada A4, prawda, dość duże znaczenie ma dla tej inwestycji, na pewno miało. Natomiast Alvernia Studio, zaraz Wam pokażę, Alvernia to jest w okolicach 30 km od Krakowa, czyli też i nie przypadkiem blisko autostrady. Ten kompleks mniej więcej znajduje się tutaj. Także to jakby już abstrahując od wcześniej od tych portów i od tego, co było we Wrocławiu, no akurat tutaj rozwinęły się dwie takie, jedna się rozwija, druga prosperuje całkiem nieźle. Mówię o Energylandii, które akurat tutaj się rozwinęły. No co dokładnie na to wpłynęło, to pewnie jakieś tam pojedyncze decyzje ludzi, no ale też pewnie na pewno lokalizacja Krakowa, który przyciąga miliony turystów, którzy mogą po prostu poświęcić tam jeden czy dwa dni na jakąś rozrywkę. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o dziś. Do usłyszenia następnym razem.